Cześć, dziś chciałbym Wam opowiedzieć trochę o szklakach, bo wędki z włókna szklanego przeżywają prawdziwy renesans w ostatnich latach. I tak jak w latach 50. i 60. wyparły klejonki tonkinowe, potem same zostały wyparte przez wędki z włókien węglowych, tak powoli wracają do łask i szczerze mówiąc wielu producentów ma takie wędki w swojej ofercie. Co ciekawe, ja swoją muchową przygodę zaczynałem właśnie ze szklakiem. Jeszcze w latach 70. i pewnie na początku 80. do Polski została sprowadzona z Wielkiej Brytanii partia szklanych wędek Fibatube. To już były wędki puste w środku. I ja taką wędkę dostałem od przyjaciela, 9-stopową w klasie 7. No, było to marzenie w tamtych czasach. Wędki te zostały uzbrojone samodzielnie przez wielu krakowskich wędkarzy. No, mi się z tą pierwszą wędką ciężko rozstać, dlatego nadal ją mam, chociaż praktycznie już na nią nie łowię. Ale chciałem Wam powiedzieć trochę o tych współczesnych wędkach. Są one zdecydowanie inne niż te produkowane 40 czy 50 lat temu. Technologie włókien sztucznych, żywic, które je spajają, poszły mocno do przodu i te szklaki są zdecydowanie lżejsze niż te produkowane kiedyś, często bardziej dynamiczne, a czasem wręcz szybsze niż to, co powszechnie nam się ze szklakiem kojarzy. Czy warto po taką wędkę sięgnąć? To już każdy musi sobie sam odpowiedzieć, czego szukamy nad wodą. Ja osobiście czasem sięgam po szklaka po to, żeby poczuć trochę inny, wolniejszy rytm rzucania, łowienia, pełne ugięcie wędki w trakcie holu po samą rękojeść. A powiem Wam tak, już od najtańszych wędek tutaj mamy taką wędkę Tiger Trouta szklaną za trochę ponad 200 zł. Możemy bawić się szklakiem nad wodą. Co ciekawe, wędki te są dużo bardziej odporne niż te, które zrobione są z włókien węglowych. Bardzo ciekawe wędki szklane zrobił Trapper. Seria Stream jest już troszkę szybsza niż wcześniejsze Elite. Natomiast to naprawdę ładnie wykończone wędki w dobrej cenie. Mamy w ofercie w salarze również całą serię sławnych na świecie wędek Reddington Butterstick. Od takich bardzo krótkich, tutaj jest wędka 5 stóp i 9 cali, czyli tu praktycznie niespełna 1,80 m. W klasie trzeciej można się doskonale bawić na niewielkich rzeczkach. Mamy oczywiście te butterstiki w różnych klasach, także to taka seria mocno udana i od lat produkowana przez Reddingtona. No a jeśli ktoś szuka czegoś naprawdę topowego, no to przepiękne szklaki robi Orvis, to seria super fine. Co ciekawe, szklaki lekkie, to jest naprawdę top, jeśli chodzi o technologię włókien szklanych. Pięknie wykończone, z 25-letnią gwarancją. No, ta seria super fine glass, no to poezja, jeśli ktokolwiek ma ochotę sięgnąć po szklaka z górnej półki, to naprawdę warto. Z racji tego, że szklaki są bardziej odporne niż włókna węglowe, no to doskonale się nadają do łowienia w krzakach, w chaszczach. Pięknie się ładują pod krótką linką. W związku z powyższym idealne są do rzucania rzutem rolowanym. Świetnie się sprawdzają właśnie na małych rzeczkach, a tak jak wspomniałem w trakcie holu, dają nam dużą frajdę, bo gną się praktycznie do rękojeści. Jest to ciekawostka, na pewno będą przez najbliższe lata rozwijać ofertę tych wędek wszystkie firmy, bo ten renesans jest zdecydowanie widoczny na rynku.